Za moimi plecami znajduje się fabryka lodów Algida. Zakład ten mieści się w Baninie od blisko 30 lat, a dziś pokażemy Wam, jak wygląda w nim praca od kuchni. Zakład nasz to przede wszystkim zespół pasjonatów w poszczególnych obszarach, takich jak logistyka, inżyniering, produkcja. W każdym z tych obszarów pracują zarówno panowie i panie z bardzo różnymi stażami. Są to często bardzo młodzi ludzie, rozpoczynający dopiero karierę, ale są też bardzo doświadczone osoby, które wiedzę mogą przekazywać dalej. Przez te 30 lat zakład przechodził przez różne etapy, natomiast stale się rozbudowywał, produkcja w zakładzie wzrastała. W tej chwili zakład dostarcza produkty na wszystkie rynki Europy. Na pewno jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących lody i jesteśmy obecni jeszcze na etapie dalszego unowocześniania. Znajdujemy się w tej chwili w aparatowni chłodniczej. Sprzęt, który widzimy za moimi plecami, jest to nasza instalacja amoniakalna, która zapewnia nam odpowiednie schłodzenie produktów, które produkujemy, czyli lodów. Instalacja została zmodernizowana w 2019 roku. Jest to jedna z najnowocześniejszych instalacji znajdujących się w Polsce. Nad bezpieczeństwem tej instalacji czuwa zespół techników, zarówno młodych, jak i z ponad 25-letnim stażem, którzy obsługują, naprawiają, wykonują przeglądy prewencyjne. Dzięki temu, że firma umożliwia odbywanie praktyk i staży, do naszego zespołu dołączają również bardzo młode osoby. Mogą się one zmierzyć z rzeczywistymi zagadnieniami związanymi z obsługą, naprawą instalacji, a także czynnie uczestniczyć w projektach rozbudowy i modernizacji całego zakładu. W naszej fabryce staramy się stawiać na nowoczesne technologie. Przede wszystkim automatyzujemy coraz więcej procesów. W tej chwili mamy na przykład roboty pakujące lody do kartonów, roboty paletyzujące. Korzystamy z takich technologii jak na przykład druk 3D regularnie, a na przykład całe nasze dane o efektywności linii również zbieramy automatycznie i wysyłamy do chmury. Pracuję w naszym zakładzie od 2006 roku, jest to 15 lat. Przez ten czas przeszłam drogę od pracownika pakującego lody do operatora obsługującego najnowocześniejszą, w pełni zautomatyzowaną linię, jaką jest BT300. Wraz z innymi operatorami mieliśmy wpływ na jej kształt i funkcjonalność. Uczestniczyliśmy w jej projektowaniu, wdrażaniu i rozruchu. Praca bywa ciężka, ale rekompensuje to miła atmosfera i wzajemna współpraca w zespole. Przygotowaliśmy program wdrożenia dla nowych operatorów, składający się z kilkunastu szkoleń, dzięki którym operatorzy zostaną przygotowani do samodzielnej pracy. Wdrażamy również program Młodszy Operator Linii Produkcyjnej. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. Zakończyliśmy naszą podróż po fabryce lodów Algida. Zakład cały czas się rozwija, a idealnym tego przykładem są ciągłe inwestycje. Być może praca nie należy tutaj do najłatwiejszych, ale ma wiele profitów, jak wspaniała atmosfera, czy chociażby nieograniczony dostęp do lodów.